Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święty Jan od Krzyża, Noc Ciemna, odcinek 19. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 11. Zaczyna objaśniać drugi wiersz strofy. Mówi, że dusza jako owoc tych ciężkich ucisków odczuwa gwałtowny żar miłości Bożej, miłosnej męki żarem rozpalona. W tym wierszu wskazuje dusza na ogień miłości, o którym już mówiliśmy. Ogień ten, podobnie jak ogień materialny trawi drzewo, trawi i rozpala duszę wśród tej nocy bolesnej kontemplacji. Żar ten, chociaż w pewnej mierze jest podobny do tego, który objaśnialiśmy, mówiąc o oczyszczeniu zmysłowej części duszy, to jednak w gruncie rzeczy jest tak różny od niego, jak różne są dusza od ciała i część duchowa od zmysłowej. Ogień ten jest to żar miłości w głębi ducha, który za pośrednictwem tych ciemnych ucisków rani duszę głęboko i przenikliwie gwałtowną miłością Bożą. Daje on równocześnie duszy pewne odczucie i przedsmak Boga, jednak bez zrozumienia czegoś szczegółowego, gdyż jak wiemy, rozum jest tu w ciemności. Odczuwa tu dusza gwałtowne uniesienie miłości, gdyż ten żar duchowy sprawia w niej gwałt miłości. Miłość bowiem, którą tu odczuwa, będąc wlaną, jest więcej bierną niż czynną. Dlatego też rodzi w duszy gwałtowne uniesienie miłości. Kto doszedł do tej miłości, łączy się już do pewnego stopnia z Bogiem i ma pewne uczestnictwo w Jego właściwościach. To zaś jest więcej działanie Boga niż samej duszy i właściwości te udzielają się duszy biernie, żądając jedynie od niej przyzwolenia. Całą zaś siłę, zapał, natężenie i gwałt miłości, czyli jej żar, jak to dusza określa, rozpala w niej miłość Boga, który się z nią łączy. Miłość ta tym więcej miejsca i przygotowania znajduje w duszy, by ją złączyć z sobą i na wskroś przeniknąć, im bardziej w niej są wyniszczone, wykorzenione i opanowane wszystkie pożądania i odczuwania, tak niebieskich, jak i ziemskich rzeczy. A tak jest przeważnie w tym ciemnym oczyszczeniu, gdyż Bóg tak odzwyczaił duszę od jej smaków i tak je w niej wyniszczył, że nie może niczego kosztować. Uczynił tak Bóg, by je oderwać od wszystkiego, a podnieść do siebie. Tak bowiem dusza ma więcej siły i zdolności do przyjęcia tego ścisłego zjednoczenia miłości Bożej, jakie się jej za pośrednictwem tego oczyszczenia poczyna udzielać. W zjednoczeniu tym ma dusza dojść do największego miłowania wszystkimi swymi siłami, pragnieniami duchowymi i zmysłowymi, jakie w niej są. Tego zaś nie mogłaby osiągnąć, gdyby one zwróciły się do jakiejkolwiek innej rzeczy. Stąd też, aby móc osiągnąć tę moc miłości zjednoczenia z Bogiem, mówił Dawid: moc moją przy Tobie zachowam. To znaczy, będę strzegł wszystkich mych uzdolnień, pożądliwości i działania mych władz, a nie zwrócę ich ku czynieniu lub kosztowaniu jakiejkolwiek rzeczy poza Tobą. Z tego wszystkiego
można mieć pewne wyobrażenie, jak wielki i jak gwałtowny może być ten żar miłości w duchu, gdzie Pan Bóg skupił i zebrał wszystkie siły, władze i skłonności duszy, tak duchowe, jak i zmysłowe. I wszystkie one składają się na wspólny akord tej miłości. Tym sposobem wypełnia dusza rzeczywiście pierwsze przykazanie, które nie wyrzucając nic z człowieka i nie wykluczając żadnej jego właściwości, zaleca: będziesz miłował Pana, Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. Tak więc w tym żarze miłości skupiają się wszystkie pożądliwości i siły duszy, a ona sama jest zraniona, przejęta i płonąca miłością. Jakież zatem mogą być poruszenia i porywy jej władz i pożądań, skoro się czują rozpalone i zranione miłością, nie posiadając równocześnie niczego i niczym się nie nasycając, owszem, widząc się w ciemności i w niepewności? Odczuwają one tu głód, jak owe psy, o których mówi Dawid, iż krążą wokół miasta, a nie nasycając się tą miłością, skomlą i jęczą. Te dotknięcia miłości i ten boski ogień tak dalece wysuszają ducha i takie w nim budzą pragnienia zaspokojenia głodu, że przeróżnymi sposobami zabiega on, by zaspokoić głód ów Bogiem i Jego miłością. Daje to dobrze zrozumieć Dawid, mówiąc w jednym psalmie: pragnęła Ciebie dusza moja, jak bardzo tęskni za Tobą ciało. W innym przykładzie te słowa brzmią: pragnie Cię dusza moja, dusza ma ginie i umiera za Tobą. Dla tych przyczyn mówi dusza w tym wierszu: miłosnej męki żarem rozpalona. We wszystkich bowiem sprawach i myślach, jakie rozważa, we wszystkich zajęciach i pracach, jakie podejmuje, ujawnia swą miłość rozlicznymi sposobami. Pożąda i cierpi w swych pragnieniach również na różny sposób, o każdym czasie i na każdym miejscu, nie znając spoczynku, uczuwa tę udrękę miłości w rozpalonej ranie, jak to podaje poznać patriarcha Job, mówiąc: jako niewolnik pragnie cienia i jako najemnik czeka końca pracy swojej, takem ja miał miesiące próżne i noce pracowite, obliczałem sobie. Jeśli zasnę, rzeknę, kiedyż wstanę, i znowu będę czekał wieczora i będę napełnion boleściami aż do zmroku. Wszystko jest tu dla duszy ciasne. Nie może się w sobie pomieścić, nie może się pomieścić w niebie, nie na ziemi, i napełnia się cierpieniem aż do ciemności, jak to mówi Job w znaczeniu duchowym. Jest to cierpienie i męka bez pociechy jakiejś nadziei, światła czy jakiegokolwiek dobra duchowego. Cierpienie i udręka duszy w tym żarze miłości jest o tyle większa, że pomnożona dwoma przyczynami. Pierwszą przyczyną są ciemności duchowe, w jakich się czuje pogrążona, które ją dręczą wątpliwościami i obawami. Drugą przyczyną jest miłość Boża, która ją rozpala i pobudza i w niepojęty sposób ból jej zadaje swą raną miłosną. Te dwie przyczyny cierpienia w podobnych przeżyciach wskazuje prorok Izajasz, mówiąc: dusza moja żądała Cię w nocy, to znaczy w swej nędzy. I to jest jedna przyczyna cierpienia zadawanego przez tę ciemną noc.
Lecz mówi prorok dalej: ale i duchem moim, we wnętrznościach moich z rana będę czuwał do Ciebie. I to jest druga przyczyna cierpienia w pragnieniach i udrękach pochodzących z miłości przenikającej wnętrzności ducha, czyli uczucia duchowe. Wśród tych wszystkich cierpień ciemnych i miłosnych odczuwa jednak dusza jakby czyjąś obecność i podporę w swym wnętrzu. Ta obecność tak ją umacnia, że gdy skończy się ucisk tych ciemności, czuje się dusza osamotniona, pusta i słaba. Przyczyna tego jest w tym, że moc i siły duszy były złączone i nasycane biernie ciemnym ogniem miłości, który ją trawił. Gdy więc ten żar przestanie w niej płonąć, ustają ciemności, żar i siła tej miłości w duszy. Rozdział 12 objaśnia, że ta straszna noc jest czyśćcem. Mówi, że wśród tej nocy boska mądrość oświeca ludzi na ziemi tym samym światłem, jakie oczyszcza i oświeca aniołów w niebie. Zobaczymy teraz, jak ta ciemna noc ognia miłosnego w ciemnościach oczyszcza duszę i w ciemnościach ją rozpala. Zobaczymy również, że jak w przyszłym życiu oczyszczają się dusze w ciemnym ogniem materialnym, tak i w tym życiu oczyszczają się i wybielają ciemnym, miłosnym ogniem duchowym. Zachodzi tu bowiem ta różnica, że w czyśćcu oczyszczają się dusze ogniem, a tutaj oczyszczają się i oświecają miłością. I o tę miłość prosił Dawid, mówiąc: serce czyste stwórz we mnie, Boże. Czystość serca bowiem to nic innego, jak tylko miłość i łaska Boża. I ludzi czystego serca nazywa nasz Zbawiciel błogosławionymi, czyli pełnymi miłości. Ubłogosławienie bowiem nie jest niczym innym, tylko miłością. Dusza oczyszcza się, oświecając się tym ogniem miłosnym mądrości. Nigdy bowiem Bóg nie udziela mądrości mistycznej bez miłości, gdyż właśnie miłość tej mądrości udziela. Daje to dobrze zrozumieć Jeremiasz w słowach: z wysoka spuścił ogień na kości moje i wyćwiczył mnie. Dawid zaś mówi, że mądrość Boża jest jak srebro oczyszczone w ogniu, to znaczy w ogniu oczyszczającym miłości. Ta ciemna kontemplacja wlewa w duszę równocześnie miłość i mądrość w miarę jej pojemności i potrzeby. Oświeca ją i oczyszcza, jak mówi mędrzec, z jej niewiadomościami, jak to i z nim uczyniła. Wnosimy stąd wniosek również, że te dusze oczyszcza i oświeca ta sama mądrość Boża, która oczyszcza aniołów z ich niewiadomości, dając im poznanie i oświecenie ich w tym, czego nie poznawali. Mądrość ta wypływa z Boga, przechodzi wszystkie hierarchie duchów niebieskich, od najwyższych do najniższych, i następnie spływa na ludzi. Stąd też wszystkie dzieła i natchnienia anielskie Pismo Święte słusznie przypisuje najpierw Bogu, a potem aniołom. Natchnień tych bowiem zazwyczaj udziela Bóg przez aniołów. Oni je przesyłają jedni drugim bez żadnego uszczerbku
i przenika wszystko ta mądrość, tak jak promień słońca przez wiele szyb zestawionych razem. I chociaż jest prawdą, że promień przechodzi przez wszystkie, to jednak każda z nich przesyła ten blask następnej. Przechodzi on nieco zmieniony odpowiednio do właściwości każdej szyby, skrócony lub wydłużony, zależnie od oddalenia jej od słońca. Stąd też wynika, że wyższe duchy i niższe, im bliższe są Boga, tym więcej są oczyszczone i oświecone, zaś dalsze otrzymują to oświecenie w mniejszym i słabszym natężeniu. Stąd również wnioskujemy, że jeżeli ta miłosna kontemplacja, której Bóg udziela, spływa na człowieka będącego jeszcze na niskim stopniu, przyjmuje on ją na swój sposób, w stopniu ograniczonym i wśród cierpienia. Światło bowiem oświecające anioła rozpromienia go i napełnia miłością, gdyż jest on już czystym duchem przygotowanym na jego przyjęcie. Człowieka zaś, który jest jeszcze nieczysty i nieprzygotowany, oświeca również, jak już mówiliśmy, lecz sprawia w nim ciemności, cierpienie i mękę. Jest tu podobnie jak z chorymi oczyma, które słońce swym blaskiem razi i trwa to tak długo, dopóki ten sam ogień miłości nie oczyści i nie uduchowi do tego stopnia, iżby mógł ze słodyczą wejść w zjednoczenie z tym miłosnym światłem. Nastąpi to wówczas, gdy dusza pod wpływem działania Bożego oczyści się tak jak aniołowie, jak to później objaśnimy. Dopóki to nie nastąpi, kontemplacja owa i poznanie miłosne udziela się duszy wśród cierpień i udręki. Nie zawsze jednak dusza odczuwa ten żar i upalenie miłości. W początkach bowiem tego oczyszczenia duchowego ogień Boży raczej osusza i przygotowuje drzewo duszy, aniżeli go rozpala. W miarę jednak, jak ten ogień ją rozżarza, odczuwa żar i gorąco miłości. Przy tym oczyszczeniu umysłu za pośrednictwem owej ciemności zdarza się niekiedy, że owa mistyczna i miłosna noc, zapalając wolę, równocześnie przenika drugą władzę, to jest rozum. Napełnia go pewnym światłem i poznaniem Bożym, tak miłym i subtelnym, że wsparta nim wola rozżarza się w sposób przedziwny. Płonie w niej wówczas bez jej współdziałania ten boski ogień miłości tak żywym płomieniem, że zdaje się duszy być żywym ogniem. A to na skutek tego głębokiego zrozumienia, jakie jej się tu udziela. I o tym mówi Dawid w jednym z psalmów. Rozgorzało serce moje we mnie, a w rozmyślaniu moim rozpalił się ogień. To upalenie miłości w obydwu władzach równocześnie, w rozumie i w woli złączonych tu razem, jest wielkim skarbem i rozkoszą dla duszy. Jest to bowiem jakby pewne zetknięcie się z boskością i stanowi ono początek doskonałego zjednoczenia przez miłość, którego pragnie. Do tego stanu tak wzniosłego odczuwania i miłowania Boga dochodzi się jednak dopiero po przejściu wielu cierpień i znacznej już części oczyszczenia duchowego. Natomiast do niższego odczucia, jakie zazwyczaj przychodzi, nie trzeba tak wielkiego oczyszczenia. Z tego, cośmy powiedzieli, można pojąć, że odnośnie do tych dóbr duchowych, których Bóg udziela duszy biernym sposobem, wola może miłować, choć rozum nie pojmuje,
i również rozum może pojmować, choć wola nie miłuje. Ta ciemna noc kontemplacji składa się bowiem z dwóch czynników, z światła Bożego i z miłości, tak jak i ogień ma w sobie światło i gorąco. I zdarza się czasem, że gdy się to światło miłosne udziela duszy, nieraz przenika więcej jej wolę, zapalając ją miłością, zaś rozum pozostawia w ciemnościach, nie przenikając go światłem. Kiedy indziej znów przenika rozum, dając mu poznanie, a wolę pozostawia oschłą. Tak samo jak można czuć żar ognia i nie widzieć jego światła, lub widzieć światło, a nie czuć jego żaru. Wszystko to sprawia Pan według swej woli. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę. Zbyt przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, tak wzniosła, że pojąć jej nie mogę. Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? Gdzie oddalę się od Twego oblicza? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, gdybym zamieszkał na krańcach morza, tam również będzie mnie wiodła Twa ręka i podtrzyma mnie Twoja prawica. Jeśli powiem, niech więc mnie ciemność zasłoni i noc mnie otoczy jak światło, to nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, a noc jak dzień będzie jasna, bo mrok jest dla Ciebie jak światło. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli i zobacz, czy idę drogą nieprawą, a prowadź mnie drogą odwieczną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.